Za datę powstania klubu przyjmuje się 24 bodajże kwietnia 1957 roku. To był pierwszy dzień wytopu stali w Hucie Warszawa. Losy klubu są nierozerwalnie od 60 lat związane. Nawet data powstania i Huty Warszawa i klubu jest ta sama. Skąd się wzięły te barwy? Pomarańczowo-czarne. Ma to symbolizować wytop stali, czyli pomarańcz to jest ta stal, która się, że tak powiem, gotuje i jest w kolorze czerwono-pomarańczowym, natomiast na górze tworzy się warstwa żużlu przy wytopie i on jest w kolorze czarnym i stąd te barwy klubowe. W latach 90. występował nawet na zapleczu dzisiejszej Ekstraklasy. Była to pierwsza, druga liga, bo wtedy troszeczkę inny system był rozgrywek, inne nazewnictwo. Obecnie gramy w czwartej lidze, ale liczymy, że odbudujemy dawną potęgę z lat 90., potęgę Hutnika Warszawa. Z naszego klubu wychowaliśmy paru reprezentantów Polski, którzy u nas, że tak powiem, czy rozpoczynali karierę, czy była to kariera przejściowa, są to bracia Żywokowowie, jest to Grzegorz Samochtulski, jest to Marcin Mięciel. Tutaj jeżeli chodzi o historię, to mamy się czym pochwalić. To już 60 lat, jak Hutnik Warszawa rozbudza do czerwoności emocje kibiców na Bielanach. Gdy mecze gramy u siebie, gramy zawsze w sobotę o 11:00. To jest taka tradycja od 60 lat. Hutnik Warszawa to nie jest tylko piłka nożna, to jest koszykówka. To są inne dyscypliny sportu, takie właśnie jak biegi przełajowe, jak boks może w czystej formie nie, natomiast mamy zawodników, którzy w MMA, którzy walczą w mieszanych sztukach walki i którzy walczą na całym świecie w barwach Hutnika. Huta nas wspiera, organizujemy razem coroczny tak zwany bieg Hutnika, to jest taki ekstremalny bieg. Przede wszystkim jest to klub, że tak powiem, bielański. On jest nierozerwalnie związany z dzielnicą Bielany. Stadion mieści się na ulicy Marymąckiej, czyli przy głównej ulicy. Mieszkańcy Bielan są naszymi najwierniejszymi kibicami. Władze Bielan wspierają nas, także te związki w zasadzie bez dzielnicy Bielany nie byłoby tego klubu.